Zacznijmy od tego, jak Ilmaer widział rozwój życia w Europie i na świecie po II wojnie światowej. W roku 1950 siostra Caritasu, Maria Luise Bender brała godziny nauki jazdy w sąsiedztwie Ilmayera domu, pewnego dnia natknęła się na niego. Zupełnie spontanicznie powiedział do niej: Dziewczyno! Ilmayer był bardzo bezpośredni i do wszystkich zwracał się na ty. Dziewczyno, ty przeżyjesz jeszcze wielkie zmiany. Najpierw nastanie dobrobyt jak jeszcze nigdy. Po Potem nastąpi upadek wiary jak nigdy przedtem. Później przyjdzie upadek obyczajów jak nigdy dotąd. Wtedy przyjedzie wielka liczba obcych do kraju. Zapanuje potężna inflacja. Pieniądz będzie tracił coraz bardziej na wartości. Krótko po tym nastąpi rewolucja. Wtedy przez noc Rosjanie napadną na Zachód. Z niedawno odnalezionych odpisów publikacji pewnej miejscowej gazety z 1945 roku pochodzi jednak bardziej szczegółowy opis tych czasów. Taką wielką, jaką teraz mamy biedę. Za 20 lat będzie obfitość. Smalec i masło będą się marnować. Chleb, jak i kiełbasa będą wyrzucane. Handlarze będą chodzić od drzwi do drzwi i błagać: kupcie coś od nas. Rzeki zostaną wyjęte z koryt, bo człowiek będzie potrzebował ich mocy. Ludzie staną się butni i odbiorą Bogu wszelką chwałę. Fałszywe gwiazdy podsuną pomiędzy prawdziwe. Młodzi ludzie będą musieli mocno trzymać swoje serca, żeby im ich nie skradziono za pieniądze. Wielcy tego świata będą się Szybko zmieniać. Święty papież przejdzie się krótko po ziemi. Dążyć się będzie do przełamania wszelkich reguł. Przez środek Niemiec przejdzie żelazny płot. Kto do niego podejdzie, ten zginie. Wszystko na zachodzie stanie się nieposłuszne wobec Boga. Biskupi skłócą się ze sobą i z papieżem. Kler wielokrotnie zejdzie na psy. Na wschodzie popłynie wiele męczeńskiej krwi. Ludzie będą się długo, długo modlić w piwnicach. Niektórzy, których się będzie uważać za wrogu wiary, Będą klęczeć piwnicy i się modlić. Dla Pragi nadejdą ciężkie czasy, jak i dla Węgier. Praga zniknie w dymie i w ogniu. Drogi się pobudują, a każdy uczeń będzie miał swój samochód. Ropa będzie wysysana, aż ziemia stanie się wewnątrz całkiem sucha i popękana. Widzę wiele trzęsień ziemi. Ten pasaż odbierany był dotychczas metaforycznie, jednak wraz z rozwojem technik szczelinowania ciśnieniowego w celu wydobycia ropy i gazu, które niszczą wody gruntowe, okazuje się on być wyjątkowo precyzyjny. Dalej Ilmayer mówi. Diabeł będzie ustanawiał całe reżimy. Módlcie się, zachowujcie przykazania, bo Bóg jest blisko. Każdego dnia słyszę jego krok. Ameryka będzie zabijać swoich prezydentów. Czarni, którzy tak długo żyli w kurzu, dojdą do władzy. Niemoralność i przestępstwo będą tam postrzegane jako oryginalność. Widzą drapacze chmur zapadające się w sobie. Ameryka będzie na wschodzie prowadzić wiele wojen, których nigdy nie będzie wygrywać. Bóg się odwrócił. Ludzie Rosji będą się modlić o zmiany. Belzebub wprowadzi się do Chin. Planety będą badane tylko po to, aby powiedzieć, że Bóg tam nie mieszka. Jednak planety ich wyplują, bo bo wygląda tam tak jak na ziemi, zanim Bóg ją stworzył. W roku 1948, podczas wprowadzenia niemieckiej marki do obiegu, zapytany o radę, Ilmaier powiedział, ten pieniądz jest w porządku, ale przed tym, co po nim przyjdzie, przed tym musicie się strzec. Najbardziej znany jest Alois Ilmayer jednak ze swoich przepowiedni dotyczących III wojny światowej. Zawierają one między innymi wizję trzech dni ciemności, która pokrywa się z przepowiedniami wielu innych znanych Jasnowidzów. Wielu dostrzega w tym zjawisku opis przebiegunowania ziemi. Ale po kolei we wszystkich dostępnych wersjach wojna ma zacząć się od konfliktów na Bliskim Wschodzie. Wokół Izraela zapanuje chaos, a zamieszki będą się przerzucać z kraju do kraju. Tam też mają zderzyć się interesy Rosji i USA. Utworzy się wielki ruch antywojenny. Ilmayer cytowany mówi: Wszyscy będą krzyczeć: 'Shalom', pokój! Tam to się stanie. Na Morzu Śródziemnym wielkie floty staną wrogo naprzeciw siebie. Gdy napięcie sięgnie zenitu, w trybie natychmiastowym zostanie zwołana konferencja pokojowa, najprawdopodobniej w Budapeszcie lub gdzieś na Bałkanach. Na tej konferencji ma dojść do mordu na trzecim. Czasem mowa jest po prostu o tym trzecim, czasem o trzecim wysoko postawionym lub polityku. Z niektórych przekazów wynika, że chodzi o trzeciego działacza pokojowego lub wolnościowego, a Ilmajer zapytany o pozostałych dwóch miał ponoć wymienić Mahatma Gandiego zamordowanego 30 stycznia 1948 przez hinduskiego fundamentalistę i Folkę Bernadotte, Szweda, hrabie Wisborgu i mediatora ONZ Zamordowanego 17 września 1948 roku przez izraelskie ugrupowanie terrorystyczne Lehi. Badacze przepowiedni Ilmajera twierdzą jednak, że postaci te zostały Ilmajerowi włożone w usta. Prawdopodobnie jeszcze przez księcia Konstantina princa von Bayern podczas ich spotkania między 1947 a 1948 rokiem. Jak wynika z trzeciego nakładu książki Spojrzenie w przyszłość z 1961 roku, Ilmajer zapytany krótko przed śmiercią czy po Otrzymuje te przepowiednie, powiedział. Teraz widzę wszystko jeszcze wyraźniej, bo czas się zbliżył. Tych dwóch, którzy tego trzeciego wysoko postawionego zabiją, widzę też. Oni są opłaceni przez innych. Mordercą jest mały czarny człowiek, ten drugi jest większy i ma jaśniejsze włosy. Myślę, że stanie się to na Bałkanach, ale dokładnie nie wiem. Wojnę poprzedzi bardzo urodzajny rok. Rok, w którym nie będzie prawdziwej zimy a chłopi zaczną kosić już w marcu. Rok ten ma przynieść obfite plony zboża i owoców. Po zamordowaniu trzeciego wszystko zacznie się w ciągu nocy. Mordercy im uciekną i wtedy wzniesie się kurz. Widzę wyraźnie trzy cyfry. Dwie ósemki i jedną dziewiątkę. Co one oznaczają? Nie wiem. Współczesny świadek Ilmajera, pan Gertner, w artykule opublikowanym w 2002 roku miał twierdzić, że na konferencji w Budapeszcie zostanie zamordowany prezydent USA, po czym Wiceprezydent USA wypowie Rosjanom natychmiast wojnę. Praktycznie w tym samym momencie niesamowite ilości rosyjskich czołgów będą już jechać autostradą na wysokości miasta Pasawia po niemiecku pasał. Tylko i wyłącznie w tej publikacji pan Gertner ma twierdzić, iż Ilmaer opowiadał o światowym trzęsieniu ziemi. Dotknięte mają zostać przede wszystkim USA, jednak wstrząsy następcze mają być odczuwalne w Europie podczas rosyjskiej kampanii w takim stopniu że utrudnią zarówno atak Rosjan, jak i działania obronne. Ten sam pan Gertner, cytowany w książce Leo de Garda Armageddon z 2003 roku, miał przedstawić nieco odmienną wersję wydarzeń. Na skutek nagłego ataku rosyjskich jednostek na Belgrad ma dojść do konferencji w Budapeszcie. Tam zostanie zamordowany wysoko postawiony. Ma to być amerykański prezydent o młodzieńczej aparycji. Zaraz po tym jego następca wypowie Rosjanom wojnę. Ku zaskoczeniu Amerykanów już już trzeciego dnia Rosjanie napadną na Europę Zachodnią. Ale to nie potrwa długo. Rosjanie wyrosną jak spod ziemi. Zaraz po konferencji w Budapeszcie ludzie w Pasawie, mieście na granicy Niemiec i Austrii w tujrzeczu Dunaju, In i Ilc, wyjdą z katedry i zobaczą po drugiej stronie rzeki czołgi. Najpierw myślą, że to ćwiczenia ich własnych jednostek, jednak ku przerażeniu okaże się, że są to Rosjanie. Po wkroczeniu Rosjan do wschodniej Austrii, Austriacy będą uciekać obydwoma pasami autostrady A. A8 Salzburg-Monachium w takim tłoku, że się ona całkowicie zakorkuje. Spotka ich o wiele gorszy los niż gdyby zostali na miejscu. Rosjanie będą spychać czołgami samochody z drogi. Już pierwszego dnia inwazji Rosjanie dotrą również do Renu, zagłębia Rury i do Atlantyku na północy. Ponoć już wcześniej będzie w Niemczech wielu rosyjskich agentów, którzy wywołają chaos. Według tej publikacji Rosjanie mają też wtargnąć przez Alaskę do Ameryki Północnej, jednak atak ma zostać szybko odparty. Żadna bomba atomowa nie ma spaść na ojczyznę Irmaiera, jednak Dwa amerykańskie miasta mają zostać całkowicie zniszczone przez rakiety nuklearne pochodzące z łodzi podwodnych. Mowa jest o Quebec i Detroit. W innych przekazach o Denver, a jeszcze w innych o Nowym Jorku. Ilmayer miał w latach 50. wyraźnie mówić o łodziach podwodnych, mimo iż pierwsze takie zdolne do odpalania rakiet weszły do służby dopiero w latach 60. Zarówno w przekazach księcia Konstantina von Bayern, jak i we wszystkich wydaniach spojrzenia w przyszłość, Rosjanie wejdą do Europy trzema klinami. Niestety drogę tych klinów Ilmeyer opisuje jedynie już po wtargnięciu do Niemiec. Dolny klin ma wtargnąć do krainy Czech, Bohemii, przez Bawarskie Lasy i iść początkowo po linii Furt, Ham, Stalwang, Staubing. Na Dunaju, aż po Regensburg ma nie ostać się żaden most. Klin nie przejdzie przez Dunaj, a skręci na północny zachód. W dolinie na w Górnym Palatynacie po niemiecku Ubab mają Rosjanie utworzyć kwaterę główną. W kościele, którego ołtarz skierowany jest nie na wschód, a na północ, kwatera ma zostać później całkowicie zniszczona przez rzucenie na nią czegoś, co Irlmajer określa jako niebezpieczną skrzynkę. W otoczeniu zginie wszystko, co żyje. Z kierunku Karynti, kraju związkowego w południowej Austrii, graniczącego ze Słowenią, mają nieustannie lecieć ogniste ozory, jak komety. Prawdopodobnie pociski manewrujące. Na zachód, północny zachód i na południe. Miasto Landau, przy rzece Isar, ma zostać ciężko zniszczone przez zabłąkany pocisk. W książce Wolfganga Becka o Irmajerze z 1998 roku pojawia się list pewnej damy z Hamburga, której Irmajer radził osobiście, jak ma się schronić podczas wojny. W liście tym jest wiele szczegółów dotyczących rosyjskiej inwazji, które warto przytoczyć. Według Becka Dolny Klin będzie się składał z pięciu dywizji i podążał Ostmarkstrasse, Regensburg, Nürnberg, Stuttgart, Karlsruhe. Według innego świadka współczesnego, pana Pol Klin ten będzie miał początek swój jeszcze w Grecji. Drugi środkowy klin ma iść od Saksonii bezpośrednio na zachód do zagłębia Rury. Według Beka około 15 dywizji będzie podążać autostradą z Saksonii na Frankfurt. Trzeci klin ma podążać od północnego wschodu na południowy zachód. Według Beka początkowo od Berlina przez Hanower i Hamburg. Ilość jednostek jest tu nieokreślona. Ma on później skręcić na południe w kierunku Westfalii. Wszystkie trzy kliny, mają się kierować nad Ren w kierunku zagłębia Rury w nadreni północnej Westfalii. Mają jechać szybko, dzień i noc i nie napotykać żadnego oporu. Kulminację wydarzeń widział Ilmayer w okolicach Frankfurtu. W Berlinie natomiast widział wszystkie mieszkania i maszyny w fabrykach nienaruszone. Nie jednak jakiegokolwiek człowieka. W Monachium dojdzie do niewielkich szkód, jednak przybędzie tam masa uchodźców z innych części Niemiec. Ilmayer radzi damie z Hamburga, aby zaraz po morderstwie na wysoko postawione udała się nad Ren. Lewym brzegiem Renu, dalej przez Bazel do Lindau nad jeziorem Bodeńskim. Twierdzi, że do Lindau Rosjanie nie dotrą, a jedynie do Freiburga. To musi się jej udać w trzy dni, bo czwartego dnia będzie już za późno. Według tego listu Ilmayer widział wzdłuż brzegu Bałtyku nadciągającą armię żółtych twarzy, z których nikt nie powróci do domu. Nie wiadomo dokładnie, czy chodzi tu o górny klin rosyjskiej inwazji, czy może o Azjatów nadciągających z pomocą. Biorąc pod uwagę geografię, wydaje się to mało prawdopodobne, jednak warto tu przytoczyć wypowiedź pani G., współczesnego świadka Ilmajera, z którą rozmawiał Stefan Bernd jeszcze w 2012 roku. Z tych żołnierzy nie powróci żaden, z tych, co nam przyjdą z pomocą też. Zapytana, któż to miałby być, odpowiedziała nie mam pojęcia, to muszą być jacyś skośno ocy. My przypuszczamy, że Chińczycy, to znaczy tak wtedy myśleliśmy. On jeszcze powiedział, Chińczycy wszystko u nas kupują i tego nie dadzą sobie popsuć. Mniej w tym samym czasie państwo na zachodzie, prawdopodobnie Francja, przeżyje największą rewolucję wszechczasów. Dwie trzecie ludzi zginą. W mieście z żelazną wieżą, czyli w Paryżu, ma dojść do potężnej rewolty młodych ludzi. Miasto ma całkowicie spłonąć, podpalone przez własnych mieszkańców. Rozruchy we Włoszech natomiast będą miały podłoże religijne. Księża mają być zażynani na ulicach w jasny dzień, a wiele kościołów zostanie zburzonych, aż w końcu papież zostanie zmuszony do ucieczki. Najpierw do Niemiec lub Francii a potom za oceán Kiedy wróci, tylko sześciu z jego ludzi ma być przy życiu. Do rozruchów ma dojść również za oceanem i w Rosji. Trudno jednak wywnioskować, w jakiej relacji czasowej stoją te wydarzenia do rosyjskiej inwazji. W książce Spojrzenie w przyszłość z 1961 roku Irlmajer widział w Rosji krwawą rewolucję i wojnę domową. Trupów ma być tyle, że nie będzie ich można uprzątnąć z ulic. Rosyjski lud znów uwierzy w Chrystusa, a krzyż odzyska chwałę. Czołowi liderzy partyjni, poza Zabijają się nawzajem, a krew zmyje dawną winę. Ilmaer widzi też czerwoną masę pomieszaną z żółtymi twarzami, ogólne zamieszki i brutalne mordowania. Wtedy w Rosji zaczną śpiewać pieśń wielkanocną i palić świece przed ikonami czarnej Madonny. Przez modlitwę chrześcijaństwa umrze potwór z piekła i nawet młodzi ludzie zaczną wierzyć we wstawiennictwo Matki Boskiej. Najważniejszym elementem przepowiedni Ilmajera o III wojnie światowej jest tak zwany żółty pas śmierci. Podczas rosyjskiej inwazji, gdy Rosjanie dotrą już do Niemiec z gorących piasków Sahary, mają powstać ogromne ilości białych ptaków bez ludzi. Ilmajerowi dobrze znane były samoloty, więc budzi pewne zdziwienie fakt, że mówił wyraźnie o ptakach, a nie o samolotach. Badacze przypuszczają jednak, że chodzi o drony, czyli samoloty bezzałogowe. Według zeznań Polingera, mają one zostać wypuszczone stamtąd przez Amerykanów. Ptaki te mają nieść ze sobą jaja śmierci, opisywane jako małe żółte lub czarne skrzyneczki o 25-centymetrowych krawędziach. Przelecą one nad terenem, w którym mieszkał Ilmajer, czyli Górną Bawarią, tam jednak nic nie zrzucą. Polecą na północ w kierunku wybrzeża Bałtyku, dokładnie miasta w Zatoce. Badacze rozpoznają tutaj Szczecin. W innych przekazach jest mowa o paśmie od Pragi po Szczecin. Ma ich być tak wiele, że nie można ich zliczyć. Przetną one trzy kolumny inwazorów, zrzucając swój śmiercionośny balast. Wybuchające skrzyneczki mają pokryć wszystko żółtym pyłem. Tam, gdzie on spadnie, nie pozostanie śladu życia. Ludzie, zwierzęta, rośliny, a nawet robaki głęboko w ziemi zostaną uśmiercone. Wszystko zwiądnie i zczarnieje. Ludzie staną się czarni, a mięso zacznie odpadać od ich kości. Czołgi będą jeszcze jechać, a wewnątrz wszyscy będą martwi. Powstanie żółty pas śmierci, którego nikt nie będzie mógł przekroczyć. Toksyczna substancja ma się utrzymać tam przez około rok. Od Dunaju na północ, po Morze Północne i Bałtyk ma wygasnąć wszelkie życie. Bombardowanie ma nastąpić w klarowną noc przy wietrze, który wywieje śmiercionośne chmury na wschód. Ofensywa Rosjan całkowicie się załamie. Część z nich porzuci wszystko i zacznie uciekać na północ. W okolicach Westfalii, w pobliżu miast Düsseldorf lub Aachen ma dojść do największej bitwy w historii świata, w której Rosjanie zostaną ostatecznie pokonani. Żaden z nich nie powróci. Dwa wielkie tłumy ludzi mają uratować się na południe przez Dunaj, jednak trzecia grupa nie da rady. Zostanie ona otoczona śmiertelnym kręgiem. W niektórych przekazach mowa jest o zamykającym się księżycu. Nikt z nich nie przeżyje. Na wschód od miasteczka Linz wszystko stanie się jedną wielką pustynią, a Budapeszt i Praga zostaną całkowicie zniszczone. Ilmaer widzi też jednego ptaka nadlatującego ze wschodu. Nad Morzem Północnym ma upuścić dziwną skrzynię. Co to jest? Nie wie. W tym miejscu z wody utworzy się wielka kolumna, która po opadnięciu wywoła falę, która ma zagrozić Holandii, Belgii, Danii i wybrzeżu Niemiec. Południowa część Anglii ma zniknąć w morzu. W kilku przekazach mowa jest o trzech zniszczonych miastach na południu, na zachodzie i na północnym zachodzie. Jednak w pierwszych publikacjach pod cenzurą USA nie były one wymienione z nazwy. Jedno ma być pięknym miastem nad błękitną wodą. Według dochodzeń szefana Bernta chodzi tu ewentualnie o Marsylię, Londyn i Nowy Jork. Marcylia leży jednak nad morzem śródziemnym. Ilmayer wspomina o wzburzonym morzu, falach, wysokich jak domy i tonących dumnych wyspach, jednak bez podania konkretnych położeń geograficznych. Z wielu różnych publikacji o Ilmajerze można wywnioskować, że przepowiada on również tajemnicze zjawiska przebiegające równolegle lub w czasowej bliskości do rosyjskiego ataku. Należy wiedzieć, że Ilmayer mówił bawarskim dialektem, bardzo różniącym się od języka niemieckiego. Oryginalnych cytatów Ilmajerad dostępne są zaledwie. Śladowe ilości. Większość jego przepowiedni została opublikowana w czystym języku niemieckim, co mogło spowodować, że redaktorzy w tłumaczeniach pominęli ważne szczegóły lub złączyli kilka w jeden. Jednym takim szczegółem jest tak zwany fetor, który rozejdzie się po świecie. Gdzie indziej jest mowa o wielkiej czarnej chmurze śmierci, która zakryje obszar między Dunajem a Renem. Do tego zjawiska pasuje wypowiedź o Pradze znikającej w Dymie, ale też o wspomnianym wcześniej kurzu, który ma się wznieść po zamordowaniu trzeciego wysoko. Z tych wielu przekazów daje się raczej wywnioskować, iż chodzi o odrębne zjawisko, często błędnie brane za inny opis toksycznego żółtego pasa śmierci, gdyż w niektórych przekazach to właśnie te czarne chmury mają zostać rozwiane na wschód. W trzeciej edycji książki Spojrzenie w przyszłość z 1961 roku Irmayr miał mieć następujące wizje. Pewnego dnia podczas tej wojny nastanie mrok, gradobicie i burza pełna piorunów, a ziemia się zatrzęsie. Nie wychodźcie wtedy z domów, wszystkie światła poza świecami zgasną, zabraknie prądu. Kto będzie wdychał ten pył, ten dostanie skurczy i umrze. Nie otwierajcie okien, zasłońcie je czarnym papierem. Wszystkie otwarte wody i wszelkie jedzenie, które nie będzie szczelnie zamknięte w puszkach, zostanie zatrute. Jedzenie w szklanych słoikach też tego nie zniesie. Na zewnątrz panuje pyłowa śmierć. I bardzo wielu ludzi umrze. Po 72 godzinach wszystko przeminie, ale jeszcze raz powtarzam: nie wychodźcie, nie patrzcie przez okna, zapalcie poświęconą świecę i módlcie się. Przez noc zginie więcej ludzi niż w poprzednich dwóch wojnach. Zapytany, co wtedy robić, Irmajer radził. Kupcie kilka blaszanych puszek z jedzeniem. Chleb i mąka się utrzyma. Mokre, jak na przykład mięso się zepsuje. Wodę z kranu będzie można pić, ale mleka nie. W maju 2014 roku Stefan Bernd rozmawiał ze współczesnym świadkiem Ilmayera, Alfredem Polingerem. Jasnowic odwiedzał go cztery tygodnie przed śmiercią. W roku 1959 w jego domu, 20 km na południe od Monachium. Ilmaer miał mu wtedy dać następujący. Radę. Podczas następnej wojny nie musicie uciekać, ale na trzy tygodnie zapasów jedzenia i wody zrób. Trzy tygodnie potrwa ta trzoda, i trzy dni ciemności, okna czarnym papierem zaklej, zamknij dobrze drzwi, a jak ktoś będzie chciał wejść, to strzelaj. Na co Polinger odpowiedział Przecież nie można tak po prostu do ludzi strzelać. Wtedy nie będzie działać żadne prawo. To będą trzy tygodnie anarchii. Kto przeżyje, ten przeżyje, a kto zginie, ten zginie. Miastowi przyjdą głównie z Monachium. Będą bezlitośni. Będą wyciągać bydło z obór, a jak się chłop postawi, to go zabiją. W góry nie macie po co iść. Tam tylko z głodu umrzecie, bo nic nie będziecie mieć. Jak to się zacznie, napełni wodą wannę, wiadra i wszystko do pełna, bo przez trzy tygodnie nie będziesz miał do tego okazji. Nie będzie prądu, to i wody nie będzie. Ale potem, jak to przeminie, będziesz mógł sobie wyszukać dom, jaki chcesz, bo ludzi prawie nie będzie. Gospodarstw i domów będzie pod dostatkiem dla każdego. Jak będziesz chciał pracować, to będziesz mógł sobie gospodarstwo wybrać, jakie chcesz. Ile czasu to potrwa? Irlmajer nie wie. Trzy dziewiątki widzi, trzecia przyniesie pokój. Klimat się zmieni i wszędzie zrobi. Się cieplej. Południowe owoce będą u nas rosły jak we Włoszech. Kiedy wszystko przeminie, nie będzie już wielu ludzi, a wszyscy staną się bogobojni. Prawa, które przynoszą śmierć dzieciom, zostaną unieważnione. Zapanuje pokój i nastaną dobre czasy. Ilmajer widzi trzy koronacje i chuderlawy starzec zostanie królem. Również prastara korona na południu powróci do czci. Gdy kwiaty zakwitną na łąkach, papież powróci z ucieczki i będzie opłakiwał swoich zamordowanych braci. Kiedy nadejdzie jesień, narody się zbiorą. Początkowo będzie głód, ale szybko napłynie tyle pożywienia, że wszyscy się najedzą. Bezrolni zawędrują tam, gdzie powstała pustynia i każdy będzie mógł się osiedlić, gdzie chce i tyle ziemi uprawiać, ile będzie mógł.